like a Hellcat. Witam wszystkich w kolejnym odcinku z serii Co piszczy w hodowli. Właśnie jestem w trakcie karmienia zwierząt. Zaraz króliki nakarmię. Teraz już sobie przed nagraniem dałem jeść kurczętom. Przymknęłem je na chwilę, żeby sobie spokojnie pojadły, żeby kury nie wyjadały. Świeży obornik. Obornik wywaliłem im przed chwilą. Także mają czysto, jeść mają, pić mają i ładnie już rosną kurczęta, jak widzicie. Tu jest ładne kurcze. Dobra, teraz przejdziemy, naładujemy sobie paszę, tylko gdzieś paszę dostaną, więc biorę wiaderko i miseczkę, otwieram sobie tu i gdzieś dostaną paszę, granulat, kukurydza i owies. Gdzieś to dostaną, nakładam sobie. Poprzedni odcinek był z tego, jak właśnie sporządzam tą paszę, jak i tą paszę, więc odsyłam wam do poprzedniego odcinka, jeśli ktoś jest ciekawy, jak to wyszło. Więc tak to wygląda. No i przejdźmy sobie do królików. Kury chodzą sobie po wybiegu. I tam mi kurczę jedno uciekło. Jak widzicie, muszę je tam przerzucić. Muszę to jakoś zagrodzić to, bo one mi tu przechodzą. O, teraz już nie powinny. Więc idziemy do królików. Jestem już przy królikach. Najpierw damy sobie samcowi kury usiekać. Wygarniemy starą paszę, a nasypiemy mu nowej. Tak. Jemu z półtora miseczki. Samiec sobie siedzi, czeka na samicę. Więc tak to wygląda. Przechodzimy do tej samicy wyżej. Ona ostatnio miała nieudany wykot. Zmarnowany. Miała 5 młodych. 4 martwe się urodziły chyba. A jedno po 3 dniach padło. Więc tak to wygląda. No i przejdźmy dalej. Tu jest ten nowy nabytek, samiczka. Ona ostatnio dostała biegunki, ale już widzę, że je, pije, to może już lepiej będzie. Te kupy już nie są takie rzadkie, więc oby jej przeszło. Widziałem, że nawet już zaczęła paszę jeść. To jest dobrze. Więc jej damy już spokój. Do wody dostała multivitaminer. I przejdźmy teraz do maluchów, żeby nie wypadły. Dzisiaj miałeś świeżo wywaloną, świeżo zmienioną słomę, obornik. I nasypiemy całą, ten paśnik cały. Jeszcze trochę. Mają cały paśnik. Już zajadają.
Wczoraj była śmieszna sytuacja, bo jeden młody zawiesił się na... No nie śmieszna. Zawiesił się na paśniku, musiałem go wyciągnąć. I jak cała rodzinka zajada sobie, o. Nagram to jakoś tak. Widzicie, wszystkie maluchy zajadają. Chwila, moment, nie będzie paszy. Samiczka też zajada. Maluchy wcinają. Tak to się prezentuje. Jeszcze jedna informacja. Zamówiłem sobie na Allegro klatkę, więc powinna za niedługo przyjść. To będzie nowy filmik z klatki. Więc tak to wygląda. Przejdźmy do stajni. My zbieramy sobie jajka. Więc chodźmy. Kury są na wybiegu. Tu jest to zadaszenie, co zrobiłem od słonka. Sprawuje się. Króliki mają cień. Popadało u nas też dość sporo wczoraj, więc zrobiło się o wiele lepiej. Wezmę sobie teraz wytłaczankę. Zobaczymy, ile jajek będzie. Z 10 myślę, że uda się nazbierać. Nie jestem pewien. Z góry jedno. Na dole nie ma. Tu jest jedno. Tu są 3 jajeczka. Ciężko tam z dołu wyciągać. 5 jajek już jest. I tu jest jedno. Więc na razie... O, to takie wielkie. Tak, na razie 6 jajek. Ale do wieczora, do 10 na pewno doniosą. Więc tak to wygląda. No i co? To w tym odcinku byłoby na tyle. A zakupiłem sobie jeszcze takie grace. Gracki, czy jak się to mówi, do wygarnywania obornika chwilką. 20 zł za to dałem. No i to by było na tyle dzisiaj. Więc jeżeli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę, komentarz, subskrypcję, żeby być na bieżąco. Następny odcinek będzie z młodych królików, z miesięcznych młodych królików, tych co tu widzieliście, będzie poświęcony im odcinek. To by było na tyle. Trzymajcie się, cześć.